Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam się z Państwem, ojciec Benedykt. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. To temat, który podejmujemy z panem ministrem, tak będę tytułował, Piotrem Boroniem. Tak, nade wszystko jest pan historykiem, byłym senatorem i ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Tak jest. Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam również tych wszystkich, którzy oglądają telewizję Trwam, a do tego się nie przyznają. Ale to jest jakiś znak dążenia do jedności. Chcemy rozmawiać dzisiaj o jedności narodu. Spróbujmy rozpocząć najpierw od wyjaśnienia dwóch ostatnich pojęć, czyli pojęcie narodu i pojęcie jedności. Czym jest naród? Kogo mamy na myśli, gdy mówimy dziś o narodzie, żeby na samym początku uściślić pojęcia? Około 1800 roku, z górą 200 lat temu, powstało nowe pojęcie narodu i tak jest rozumiane do dziś. Wyrazicielem najlepszym tego pojęcia był Johann Herder, filozof niemiecki, który powiedział, że jest to wspólnota historyczna, która posługuje się przede wszystkim tym samym językiem. Oczywiście będą wyjątki, Szwajcarzy i z kolei kilka narodów może mieć ten sam język. To są pewne zaszłości historyczne. Dalej jakieś inne zjawiska etnograficzne, doświadczenia dziejowe, ale przede wszystkim język. To jest naród. I wówczas konsekwencją takiego myślenia było, że w takim razie naród powinien mieć swoje własne państwo. Jeżeli przypomnimy sobie kontekst historyczny, te monarchie wielonarodowe, to widzimy, jak wielką drogę narody musiały przejść do tego, żeby się wyzwolić i dobić swojego państwa. Bo państwo to najlepsza instytucja, która powinna narodowi służyć. Od tego wychodzono. No, potem niestety ideologie próbowały zawłaszczać państwa jako instytucje, ale przede wszystkim jest to narzędzie dla jak najlepszego rozwijania się narodu. Chcemy dziś rozmawiać też o jedności narodu i na końcu przejdziemy do tego przekazu medialnego, jaką pełni rolę w budowaniu jedności narodu. No ale teraz, aby nie być posądzonym o jakiś szowinizm, nacjonalizm, do którego myślę, że dojdziemy. Jak pan minister rozumie tę jedność, chociaż jesteśmy różnorodni i to różnorodni nie tylko w tym wymiarze, że mówiąc tym samym językiem, pochodzimy z różnych kultur. No bo wiadomo, ktoś przebywa, Tatarzy na przykład przebywają tutaj od wielu pokoleń, mówią językiem polskim. Żydzi mówili językiem polskim, przebywali pośród naszego narodu. Mówimy o Żydach polskich, mówimy o Tatarach polskich, mówimy o Ślązakach polskich, prawda? Ale mówimy też o takich mniejszościach, które nie stały się polskimi. Prawda? Czyli istnieje pewien wyróżnik, który pozwala stwierdzić, czy dana społeczność, czy też jakaś mniejszość narodowa chciała współuczestniczyć w budowie tego wspólnego dobra, no, w gruncie rzeczy polskiego, chociaż wielonarodowego w Rzeczpospolitej obojga, czy też wielu narodów, jak to zwaliśmy, do rozbiorów, wspaniałej rzeczy, ale podkreślamy, że jednak były wspólne cele, było uznawanie pewnych imponderabiliów, czy też pewnego przywództwa Polaków w ich państwie. Jeżeli na to się zgadzano, to jak najdalej posunięta jedność stawała się wartością. Jeżeli natomiast ktoś wyraźnie zaprzeczał pewnym zasadom, jakie w gruncie rzeczy w naszym państwie miały panować. I żeby nie być posądzonym o właśnie jakąś nietolerancję, bo to dzisiaj największy grzech na świecie. Nie ma państwa, które by sobie mogło pozwolić na to, aby coś rozbijało go od środka, bo wówczas po prostu przestanie istnieć. Zatem przy poszanowaniu tych imponderabiliów
jest miejsce na wspaniałą różnorodność, która może dobudowywać, dokładać się do tego wspólnego dzieła. Czyli co jest fundamentem jedności? W przypadku każdego państwa i narodu jest to zapewne coś innego. No, tak jak na przykład możemy wyraźnie stwierdzić, co różni nas od krajów arabskich, choćby, prawda? One mają swoją tożsamość. Z tego też można i taki wniosek wyciągnąć, że jeżeli komuś bliższa jest pewna inna kultura czy inna religia, no to niechże się raczej ku niej skłania. Niech choćby nawet tam szuka swojego szczęścia. Podczas gdy mamy do czynienia bardzo często z takimi oto metodami, że ktoś upiera się, że on nazywa się Polakiem, że on ma wszelkie prawa do polskości, a przede wszystkim żąda prawa do tego, aby ją kształtować po swojemu i wbrew naszej tradycji. No, to już jest zachowanie dosyć dziwne. Rozmawiamy o jedności narodu i próbujemy zdefiniować, na czym polega ta jedność narodu. Czy w tej jedności narodu, w tym fundamencie, który stanowi jedność narodu, możemy mówić, no właśnie, o czymś takim, co już padło, że w imię tolerancji względem mojego, i tu określę to bardzo kolokwialnie, widzimy się, czy mojego punktu widzenia, ma się podporządkować pozostała część narodów, czyli mówimy o takiej jakby chorej tolerancji, niewłaściwie rozumianej. I czy ten fundament może podlegać prawidłom demokratycznym, że nagle większość stwierdzi, że to jest, to stoi u fundamentu naszej tożsamości narodowej, czy też są, nie? Są wartości ponadczasowe i w związku z tym bezdyskusyjne. Takie choćby jak prawo człowieka do życia, takie choćby jak te, które Pan Bóg sam ustanowił, i to na pewno nie podlega ani głosowaniu, ani nawet nie może stać się choćby świadomym i dobrowolnym i choćby większościowym wyborem w jakimś państwie. Więc to oczywiście nie ulega kwestii. Natomiast dalej dalsze rzeczy, nazwijmy to średniego rzędu, są do wymodelowania według tego, jak któremu narodowi już się bardziej podoba. I tu jest rzeczywiście pole do ogromnej różnorodności i w niej szukanie jedności. A jakby fundamentem tego wszystkiego staje się jednak porozumienie pomiędzy członkami tej wspólnoty poprzez słownictwo, poprzez terminy. I tak jak ojciec powiedział na przykład w tym momencie o tolerancji, to już zabrzmiało troszkę jak dyktat mniejszości, prawda? Ja przypomnę łacińskie rozumienie. Fero, fere, tuli, latum, podstawowe formy łacińskie, można raczej rozumieć jako ja coś znoszę, ja jestem jeszcze gotów coś ścierpieć. Podczas gdy obecnie tolerancja to jest coś, co narzuca się, macie to zaakceptować. Słowo zaakceptować wyparło rozumienie, tak jakby definicję słownikową zaakceptuj, wsadzono pod toleruj. No, to jest już nieporozumienie. Jeżeli będziemy mówili tu w Polsce różnymi językami, a to jest bardzo łatwe, bo na przykład jeżeli nadamy słowu wolność zupełnie inne znaczenie niż rozumieliśmy to poprzez wieki, niż to jest choćby w chrześcijaństwie jako wartość zadana, że w ten sposób mamy sobie zasłużyć dopiero na niebo, a wolność rozumie sobie jako rób ta co chce ta na przykład, no to wtedy bardzo łatwo jest troszkę tak jak tym budowniczym wieży Babel pomieszać języki i na tym samym terenie będą żyły choćby nawet jakieś wspólnoty, ale kilka wspólnot, które będą się porozumiewały różnymi innymi językami i nie będziemy się jako Polacy rozumieć. To brzmi no może troszkę tak jakby na wyrost, ale to jest bardzo poważne zagrożenie. Ten słownik jest oczywiście dłuższy.
Jeszcze na chwileczkę wróciłbym do tego fundamentu jedności, a z jednoczesnym nawiązaniem do tego, co mówi pan minister. A mianowicie, dobrze, słowo wolność. Kto ustanawia rozumienie wolności, czym ona jest? Kto stoi na straży tego, by ta wolność była zachowana? Jeżeli możemy zapytać dalej o pojęcie i rzeczywistość prawdy. Ktoś ją musi w danym narodzie określić, prawda? A też ktoś musi stanąć na straży tejże prawdy, być takim gwarantem, że to, co my rozumiemy pod pojęciem prawdy, jeżeli prawdy, wolności, dobra, sprawiedliwości, praworządności, no to z tym może być już troszeczkę trudniej, ale jeszcze z pięknem na przykład, to wówczas, jeżeli nie będzie takiej instytucji albo odwołania się do jakiegoś kodeksu, to wówczas okazuje się, że moja prawda jest moją prawdą i to jest prawda i pańska prawda jest pańską prawdą i to też jest prawda. Moje poczucie piękna jest moim poczuciem piękna. Wychodząc poza granicę tego studia, okaże się, że ktoś powie, ale ja mam swoje, że tak powiem, rozumienie piękna, rozumienie dobra, rozumienie prawdy, sprawiedliwości, wolności, patriotyzmu, nacjonalizmu. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ, no wiadomo, jesteśmy w telewizji Trwam, jesteśmy w Radiu Maryja, są to media, które strzegą kodeksu zawartego w katechizmie Kościoła katolickiego. Wiadoma sprawa, wykładnia prawdy, wykładnia wolności jest zawarta w nauce. Przede wszystkim prawda jest wartością obiektywną. Tak. Istnieje prawda. Od tego wychodzimy. I rzecz jasna, że na czym polega jedność Kościoła w teorii, w praktyce, jesteśmy to w stanie określić, bo jest gwarant, jest strażnik tejżeż jedności rozumienia pojęć. Natomiast doskonale ojciec sprecyzował, czym jest polskość. Tu, na tej szerokości geograficznej, w tym narodzie, depozytariuszem prawdy jest Kościół, jest nośnikiem wiary, jest depozytariuszem tego, co przekazał nam Pan Bóg. I to zawsze u Polaków stanowiło wartość, do której się odnoszono. I to było strzeżone, jak również państwo polskie i naród polski strzegł tych prawd. Za to Polacy oddawali życie przecież nie tylko dla orzełka czy dla biało-czerwonej flagi. To doskonale zrozumieli na przykład konfederaci barscy, którzy w drugiej połowie wieku XVII wzniecili pierwsze powstanie narodowe, gdy jeszcze wydawało się, że no właściwie Polska istnieje, w czym tu problem, oni zauważyli, że zostaje nam to zabierane. I dlatego wybuchła Konfederacja Barska. Myślę, że dzisiaj tak samo w tym duchu właśnie musimy strzec tych wartości, które stanowią o naszej tradycji i naszej tożsamości. To jest właśnie Polska. Jeżeli ktoś ma inne prawdy, to być może przechyla się w stronę jakiegoś innego ośrodka zawiadującego. Być może należy do jakiejś innej wspólnoty. Bóg, wiara, sumienie, tolerancja, wolność, odwaga, męstwo, słowa, które kształtują język, wiadomo, że wraz z kształtowaniem się języka, rozumieniem słów potrzebujemy czegoś, co określa zakres tych słów i zakres tych pojęć. I nie chodzi tutaj o takie, o słowotwórstwo, że powstają nowe słowa, ale coraz bardziej przekonujemy się, że pojęciom przyjętym od dawna, które miały określony zakres pojęciowy, nadaje się zupełnie nowe znaczenia.
Nie możemy powstrzymywać na przykład słowotwórstwa. To nawet może być bardzo twórcze. Miałem, pracując w archiwach watykańskich, robiąc tam badania, miałem okazję przyglądnąć się bliżej twórcom słownika łacińskiego, którzy pod koniec wieku XX musieli wymyślać nowe słowa łacińskie, aby nadążać choćby za odkryciami w technice. No i to jest zupełnie zrozumiałe. Również zrozumiałe jest, że na przykład każde młode pokolenie, żeby w jakiś sposób określić swoją tożsamość, niezależność od rodziców i dziadków, też posługuje się pewnymi nowymi kodami językowymi. I to jest wszystko zupełnie zrozumiałe. Natomiast istnieje pewna bariera w rozumieniu pojęć, które ojciec choćby tutaj wyliczył. Myślę, że do każdego można byłoby się odnieść i pewnie nasi telewidzowie dobrze rozumieją, w jaki sposób to jest wypaczone przez niejedną gazetę czy stację, jak zupełnie inaczej się zaczyna rozumieć. I to są bardzo niebezpieczne zjawiska. No, na przykład weźmy słowo odwaga. Ileż to artykułów zaczyna się od słów, że jakaś kobieta na przykład odważnie rozebrała się do sesji zdjęciowej. No, przepraszam, ale to nie jest odwaga. To nie jest to, co zawsze rozumieliśmy jako odwagę. Na to są inne słowa. No też w jednym z artykułów pan zwraca uwagę na to, na słowo rozwódka albo na słowo osoba towarzysząca. O ile zjawisko takie, że nie zawsze już żona czy mąż towarzyszy osobie zaproszonej, no, jest po prostu faktem w dzisiejszej współczesności, o tyle na przykład wypieranie stwierdzenia mąż, żona i nakazywanie, aby ta osoba nazywała się tylko osobą towarzyszącą, bądź partnerem, podczas gdy ona jest, można powiedzieć, w jakiś sposób dumna z tego. Bardzo często mamy do czynienia właśnie z takim poczuciem, to jest moja żona, to jest mój mąż, to jest ktoś mi bardzo bliski, sakramentalny, a w związku z tym to jest jakby wyższy poziom związania się z tą osobą, podczas gdy, proszę zwrócić uwagę, taka swoista równość panuje tutaj, gdzie wszystkich już sprowadza się tylko do osoby towarzyszącej. No to jest tak, jakby ten mąż czy żona tylko jednorazowo gdzieś z kimś się pokazał. Czyli znowu następuje pewne wynaturzenie, a może nawet sprowadzenie do pewnego innego poziomu. Teraz jeszcze mam na myśli choćby takie pojęcie jak postęp. No to jest oczywiście, że to jest można powiedzieć część całej filozofii, szczególnie lewicowej, prawda, gdzie za wszelką cenę próbuje się pokazać, że postęp i zmiana samo w sobie są dobre. Myślę, że powinniśmy się poważnie zastanowić nad tym, czy każde reformowanie prowadzi do lepszego, czy każda zmiana jest rzeczywiście postępem, czyli stawaniem się czymś lepszym. Podczas gdy, proszę zauważyć, jak w języku polskim, w języku mediów niestety, najczęściej to już funkcjonuje choćby w ocenie, to jest postępowe, czyli dobre. To jeszcze z PRL-u oczywiście. Zatrzymaliśmy się tak dosyć długo nad jednością, nad narodem, nad kodem językowym, czyli nad tym, byśmy wzajemnie się mogli porozumieć, że 2 plus 2 to jest po prostu 4. I tak jest przyjęte i są pewne rzeczy, które się przyjmuje zgodnie z edukacją i tym, co jest umowne. Natomiast kod kulturowy, tożsamość narodu, czyli tutaj patrzymy na dzieła sztuki i to nie tylko malarstwa, rzeźba, architektury, ale też poezji, filmu, muzyki, teatru i tak dalej, ale też wydaje się, że osiągnięcia, to nie tylko sportowe, ale też osiągnięcia w dziedzinie nauki. Następnie wydaje się, że ten kod kulturowy to nasza codzienność, bo przecież gdy
gdy udajemy się z wizytą kulturoznawczą do innych krajów, narodów, państw, to dostrzegamy, że ich codzienność wygląda zupełnie inaczej niż nasza, czyli dzień powszedni, ale też no, dzień uroczysty, czyli świętowanie. Co stanowi o kodzie kulturowym, jeżeli chcemy mówić o jedności narodu? Żebym tylko nie narzekał, jak do tej pory, to pokażę przykład, jak na przykład Polacy choćby się spotkali na Antarktydzie, jeżeli jeden do drugiego powie łubu dubu, niech nam żyje prezes naszego klubu, to skojarzą, o jaki film chodzi i o wykpienie jakiej postawy. To jest jedna z wielu, wielu rzeczy. Oczywiście można byłoby podać znacznie bardziej posągowy przykład, czy z któregoś z naszych wieszczów, czy któregoś z naszych noblistów, ale pokazuje coś, co istnieje na co dzień i kapitalnie się sprawdza. To jest również polskość. To należy również do dorobku. Nie chcę w jakiś sposób szczególny wyróżniać filmów. Powiem tylko, że niestety jest chyba ostatnimi czasy trochę mniej tych, które składają się na budowanie tożsamości narodowej. Nawet jeszcze w PRL-u powiedziałbym, powstawało dosyć sporo takich, a w tym momencie twórczość chyba nie przysparza nam właśnie tych pewnych takich kodów kulturowych wielu, które są potrzebne dla naszej wspólnoty. Jakaż to przyjemność, jeżeli Polaka rozpoznajemy po pewnych wspólnych cechach z nami. No, a teraz może ze szczytów. Wszyscy pamiętamy, którzy mają koło 50, 16 października 1978 roku, gdy Jan Paweł II został wybrany papieżem. Wielu opowiadało o tym dniu, jak gdziekolwiek się znaleźli, czy w Hiszpanii, czy w Meksyku, czy jeszcze gdzieś, gdzie docierały wiadomości o konklawę, to bycie Polakiem oznaczało... Jan Paweł II, ale też oznaczało w pewnym środowisku obcym wyniesienie na jakiś piedestał. Bardzo często ci ludzie nawet na to nie zasługiwali, ale mówiono o nich. To są ludzie z tego kraju. Pewnie zamienili z Janem Pawłem, Karolem Wojtyłą parę słów kiedyś. Pewnie pan go spotkał gdzieś, pewnie pani gdzieś go widziała, może miała okazję rozmawiać z papieżem. Ileż wtedy było dumy, ile wtedy było polskości na całym świecie. To też przykład na to, pokazałem z samego szczytu. Ale to mogą być przeróżne osiągnięcia i sportowe, i jeszcze naukowe, i kulturalne, i różnego rodzaju. Postaci. I postaci, oczywiście, Kościuszko, które będą. Tak, oczywiście. Chopin. No, Pulaski Day w Stanach Zjednoczonych, prawda? No, wspaniałe Skłodowska. Wydarzenie. Czy Kiri Skłodowska. Majko. I tak, dookoła świata objechaliśmy. I wspomnienie tych osób świadczy o tym, że nie wstydzimy się polskości. Natomiast niestety. No wracam znowu do szarej rzeczywistości, jakże dużo jest tej tak zwanej pedagogiki wstydu. Jeżeli mówimy o różnych mediach, to jak często tam przewija się no, stwarzanie pewnej takiej atmosfery. Polaku, nie podnoś głowy zbyt wysoko. Tymczasem myślę, że prawda działa na naszą korzyść po prostu. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. Piotr Boroń, historyk, były senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. I to dobra pora, by przejść do przekazu medialnego w budowaniu jedności narodu. Bardzo wiele wymiarów tego, co stanowi o polskości, tego, co stanowi o nas jako Polakach i czym charakteryzuje się nasz naród już z ponad 1050-letnią historią, tradycją, z wieloma postaciami, z całą kulturą bycia i tą powszednią i tą uroczystą, bo przecież żaden naród nie wypracował tak w takim wymiarze świętowania świąt Narodzenia Pańskiego jak nasz naród i wielu jeszcze innych naszych tradycji związanych z tym, że zamieszkujemy taką, a nie inną szerokość geograficzną i uroczystości związane z pogodą czy z tradycją
tutaj taką wiejską, rolniczą, no to też jest oczywiście całe bogactwo. Teraz buduje się bardziej ta tradycja miejska, która nas identyfikuje. Jak pan ocenia przekaz medialny na temat naszej polskości? Na przestrzeni, wiadomo, ostatnich lat, gdyż nie chodzi, by porównywać to, co jest dziś w konkretnych stacjach telewizyjnych czy w konkretnych programach, ale jak media budują jedność narodu, czyli tę dumę narodową? Ojciec wspomniał tutaj o polskim stylu życia. Oczywiście o tym bardziej tradycyjnym, bo on był wartościowy. Niestety wkrada się w naszą codzienność ten fast food. Nie chodzi mi o to, co stanowi jego menu. Chodzi mi o to, że połykamy gdzieś na ulicy szybko jedzenie i pędzimy dalej. To nie jest po polsku. Dłuższe bycie ze sobą, możliwość spokojnej wymiany myśli. To jest coś, co cechowało polskie życie codzienne, spokojniejszy tryb życia. Ale przechodzę do mediów. Media, cóż, media z zasady funkcjonują tak jak chyba wszyscy zwykli ludzie, z tym, że mają ogromną siłę rażenia. No, naszej rozmowy w tej chwili słuchają setki tysięcy. Zdarza się, że niektóre przekazy medialne idą jeszcze do większej ilości odbiorców. Czyli to, co tutaj się powie, musi mieć ogromną odpowiedzialność, ponieważ to może wpływać na kształtowanie tysięcy, milionów ludzi. Myślę, że niestety ta odpowiedzialność nie przyświeca wszystkim twórcom mediów. I w tym widzę pewną słabość, która w Polsce istnieje. Media, które działają w języku polskim i są adresowane do Polaków, powinny respektować polską rację stanu, powinny respektować polski styl życia, polskie tradycje. To nie oznacza, że mają je serwować aż do znudzenia. Ale to znaczy na przykład, że nie powinny ich niszczyć. A polskie życie codzienne, polskie świętowanie, myślę, że to byłby jeden z najlepszych towarów eksportowych. Myślę też, że pewne rodzaje jedzenia polskiego moglibyśmy znakomicie rozpowszechnić, również i dzięki mediom. Polskie postaci, historia, no więc właśnie, codzienność naszego życia. A przede wszystkim polska polityka historyczna. Jeżeli dziś na przykład w ostatnim czasie byliśmy rażeni, dosłownie zaatakowani kwestią postawy Polaków w czasie II wojny światowej, no dość absurdalny zarzut. Ale przecież o ile więcej argumentów powinni mieć Polacy przez dziesięciolecia wypracowanych argumentów, które otrzymaliby dzięki mediom. Nie tylko dzięki szkole, to też pytanie, w jaki sposób szkoła sprawdza się w tym względzie, na ile wyposaża polską młodzież, a bardzo często na szkole kończy się edukacja historyczna. Ale również i te media, które powinny potem na bieżąco dawać Polakom argumenty. Rozmowy pojedynczych Polaków, choćby gdzieś na wycieczce, zwiedzających coś za granicą, rozmowy ich z cudzoziemcami bardzo często urabiają opinię o Polsce. Oni powinni mieć całą sakwę tych argumentów na rzecz Polski. I te argumenty powinny być przedmiotem programów medialnych, przekazów medialnego. Na pewno. Mam też pewne zastrzeżenia w ogóle odnośnie tak zwanej polskiej polityki historycznej, ale po pierwsze powinna być ona lepiej doprecyzowana. Zdajemy sobie sprawę. Po raz kolejny z pańskich ust pada to, o czym rozmawialiśmy. Kto ma strzec tego?
czyli kto jest depozytariuszem polskiej racji stanu? Bo wiemy, że polska racja stanu przy zmianach rządów po 89 roku bardzo często się, że tak wyrażę, zmieniała, prawda? I układałbym to może w ten sposób. Główny depozytariusz tych rzeczy najważniejszych to oczywiście Kościół. W imieniu narodu i dla dobra narodu powinny strzec tego instytucje państwowe oraz no, różne organizacje pozarządowe, które wykonują pewne zadania dla państwa. Natomiast media, jako że posiadają możliwość najlepszego rozgłosu, powinny być tymi, które to propagują. Organizacje pozarządowe, znowu dojdziemy do takiego punktu i miejsca, komu służące? Bo może się okazać, że są przedstawicielami zupełnie innych grup interesu, żeby nie powiedzieć innych państw, prawda? Bo teraz bardziej mamy do czynienia z walką grup interesów, również z walką pomiędzy państwami, ale te grupy interesu są bardzo mocne. I tu się okazuje, zgadzam się z tym jak najbardziej, że państwo funkcjonuje tak jakby system naczyń połączonych albo jakiś wielki zegar, w którym występują nawet nie dziesiątki, a setki czy tysiące różnego rodzaju trybików, które nawzajem się zazębiają. Oczywiście, jeżeli na przykład funkcjonuje w jakimś państwie etos bandyty, no to zapewne niestety bierze się on również i z tego, że nie ma pełnego zaufania do wyroków sądowych, że są sprawiedliwe, prawda? I te bandy na przykład, czy mafie, wyręczają państwo w wymierzaniu sprawiedliwości. Tu już choćby pokazuje się, jak te dwa kółka się zazębiają. To, co ojciec powiedział, jeżeli te organizacje pozarządowe, po pierwsze, mają rację bytu, nie są odpowiednio sprawdzone nie są rozliczone ze swojej działalności, nie są sprawdzone przez służby, które przecież istnieją w Polsce i w sporych ilościach i które powinny działać na rzecz państwa i narodu polskiego, to potem urzędnicy też nie powinni wspomagać i naszych podatków dawać takim organizacjom do szerzenia antypolskiej propagandy choćby. Za chwileczkę zapytam o Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, bo rozmawiamy o budowaniu jedności narodu i też o przekazie medialnym, a trwa debata na temat referendum i zmian w Konstytucji. Ja przypomnę Państwu telefony do naszego studia, zapraszam do współtworzenia rozmów niedokończonych. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu to temat, który dziś podejmujemy z panem ministrem Piotrem Boroniem, ministrem w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010, byłem senatorem i historykiem. Też na zakończenie troszeczkę powiemy o publikacji naszego gościa, Konfederacja Barska, a telefony do studia 56 657 0011 lub 657 0012, 536 600 lub 536 600 400. Dla zagranicy 48 56 657 0013 lub 0014. Od dawna już jest wiadome, że media to czwarta władza. Najgorzej. Według mnie pierwsza. Pierwsza, no tak, ale czwarta, jeżeli chodzi o chronologię powstawania. Prawda? Natomiast tak. Nie o siłę oddziaływania czy stanowienia o regułach życia naszego narodowego, wspólnotowego, czy państwowego, czy też międzynarodowego i kształtowania też naszego światopoglądu i naszych wartości. Czwarta władza, konstytucja, wiadomo, władza ustawodawcza, sądownicza i władza wykonawcza. Wiele z rzeczy znajdziemy w konstytucji, co ma być gwarantowane dla obywatela, jakie ma prawa, obowiązki, jakie są obowiązki państwa względem też jego obywateli. Natomiast wciąż zastanawiam się i podejmujemy niejednokrotnie taki dialog, czy przekaz medialny, oprócz tego, że są instytucje, jak pan stwierdził, państwowe, które powinny strzec tego przekazu medialnego, kształtu programów, tej polskiej racji stanu, która powinna być przekazywana w mediach polskości, też promocji Polski na arenie międzynarodowej. I tutaj to jest wszystko oczywiste, ale w jakim wymiarze konstytucja
powinna obejmować czwartą władzę, która jest władzą pierwszą, a rodzi się nam kolejna władza, rodzi się nam władza cyfrowa, władza internetu. Takie wybiegające w przyszłość pytanie. Media muszą cieszyć się wolnością. To jest tak pewne. Jak każdy z nas. Tak jest. I nie można założyć kagańca, nie można stosować cenzury prewencyjnej, bo ci wszyscy, którzy przeżyli choćby trochę PRL-u, pamiętają, że to jest po prostu złe. Gdy chodzi o konstytucję, to jest pytanie w gruncie rzeczy o to, na ile staliśmy się tą czwartą Rzeczpospolitą, bo to postrzega się oczywiście w tej perspektywie. Byłbym rozczarowany, gdyby nastąpiły jakieś zmiany w konstytucji, a następnie zbyt pochopnie ogłoszono by, że to jest jakiś wielki sukces, czyli przejście do czwartej RP, że to już... A media potrafią ogłaszać sukcesy albo porażki. No więc właśnie. I to nie chciałbym tym naruszyć periodyzacji polskich dziejów. Wydaje mi się, że dojście do zmian konstytucyjnych powinno być raczej wynikiem dojrzałości narodu, społeczeństwa, które tutaj zamieszkuje. I dopiero w wyniku tego powinniśmy dojść do jakichś zmian na lepsze. Oczywiście ta konstytucja, która funkcjonuje, nas nie zadawala w pełni. Myślę też, że pytania, które wyszły z Pałacu Prezydenckiego, nie są najlepszym początkiem do dyskusji na temat nowej konstytucji. Wierzę w Polaków, że zejdziemy trochę głębiej w dyskusję na ten temat. I aby tego nie odtrąbiono zbyt szybko jako jakiś tam sukces spektakularny, bo to najłatwiej. Dziękuję za te spostrzeżenia odnośnie tego, by konstytucja nie była kagańcem. To w ogóle jest niedopuszczalne. Konstytucja nie może być kagańcem dla wolności gospodarczej, dla wolności rozwoju integralnego i tak dalej, i tak dalej. Nie może być kagańcem dla wolności religijnej. Ale w takim razie... W jakimś wymiarze musi określać coś, co służy, bo to nie jest wolność bez odpowiedzialności, bo wiadomo, że zgodnie z wolnością gospodarczą nie może funkcjonować przedsiębiorstwo, które by prowadziło działalność niezgodną z prawami człowieka, występującą przeciwko człowiekowi. Na tej zasadzie chociażby spoglądamy na II wojnę światową, eksperymenty medyczne, albo to, do czego doszliśmy, że szpital, lekarz nie powinien być tym, który powinien być tym, który leczy, a nie dopuszcza się zabójstwa dziecka poczętego. Tu wracam do tej jednej z pierwszych naszych myśli. Państwo ma służyć dobru narodu, ludzi, którzy zamieszkują w jego obrębie, są jego obywatelami. A zatem, chociaż media mają prawo do wszelkiej wolności, no to myślę, że jednak w poczuciu dobrze rozumianego interesu tego państwa nie wolno im działać na szkodę tego państwa. Myślę, że tu potrzebna jest oczywiście o wiele dłuższa rozmowa na temat właśnie samej wolności. Czy to jest pełna swoboda? Oczywiście, że nie. Wszelka wolność wykraczająca poza nas samych, a zatem stająca czasem w konflikcie z dobrem innych ludzi, i co zasługuje na karę, prawda? Więc i z tym też musimy się liczyć. Ciągle w Polsce koncesja do nadawania czy to stacji telewizyjnych, czy radiowych, tak zwany zasięg, prawda? Czy też miejsce na multipleksie. Ciągle to jest tak zwane dobro rzadkie. Przyznanie tego miejsca przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oznacza, że bądź co bądź z drugiej strony firma,
która też w jakiś sposób zarabia na, a czasem jest to w ogóle pierwszym celem tejże firmy, otrzymuje pewne warunki preferencyjne do działalności. Już nie działa w ten sposób, że co pewien czas ci ludzie wrzucą coś na przykład na YouTube'a, prawda, czy na Facebooku czymś się pochwalą, ale mają możliwości do tego, aby choćby dobrze utrzymywać się z reklam na rynku i tak dalej. To są pewne prawa rynku, to jest też z drugiej strony biznes. A zatem tutaj państwo ma prawo do wymagania od tych stacji telewizyjnych, od firm, które za nimi stoją, aby były lojalne wobec tego państwa, u którego funkcjonują. I to też nie będzie nic dziwnego w porównaniu z innymi państwami na świecie. Ja przypomnę choćby wojnę prowadzoną przez Stany Zjednoczone, prawda, ta tak zwana pustynna burza, gdzie żadne z mediów amerykańskich nie krytykowało armii Stanów Zjednoczonych, która działała tam na Bliskim Wschodzie, no? Jak również nie wypuściły żadne media wówczas żadnej tajemnicy wojskowej amerykańskiej, która by mogła zaszkodzić ich działaniom. Także no, mówimy tutaj o dobrze zorganizowanej lojalności wobec swojego państwa. Czekamy na państwa spostrzeżenia, państwa pytania. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. Wracając do tej naszej dyskusji, że tak się wyrażę, ostatnich minut, przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. Dostrzegamy taką rzeczywistość, która ukazuje nam świat przez nadawców, czy to publicznych, czy to prywatnych. Ostatnio byliśmy świadkami wielkich nadziei. Nadziei mieliśmy być mistrzami świata w piłce nożnej i dopiero po wygranej z Japonią, tylko nie wiem, czy to była wygrana, czy wynik był 1-0. To są takie delikatne rozróżnienia. Ostatnie minuty przejdą do historii. Tak, nie jesteśmy w studiu sportowym. Chciałbym zapytać o wierność prawdzie, jeżeli chodzi o przekaz medialny. Dlatego, że i to nie tylko sportu, dopiero w sytuacji no, tej naszej gry na Mistrzostwach Świata w Rosji okazało się, że balon potęgi naszej reprezentacji był po prostu dmuchany. To nie jeden z ekspertów wyznał, bardziej niezależnych ekspertów, wyznał, że no, dziennikarze sportowi, że media po prostu pompowały ten balon popularności. Polacy, nic się nie stało. Gdzieś tam przegrane 4-0 to był wypadek przy pracy, a potem z Litwą wygrane 4-0 znowu podsyciło te nadzieje. A wiemy, że za tym rynkiem medialnym idzie potężny rynek reklamy i uzależnienia. No właśnie. Jest jeden z przykładów. I tutaj to jest jeszcze tym bardziej karygodne zjawisko, że bardzo rozdmuchany był udział Polaków w mundialu, że reklamy z piłkarzami, działaczami sportowymi sięgały swoją wymową tego, jak potężna jest polska piłka nożna. Reakcja trenera, można powiedzieć, dość radykalna. Przypomnijmy różne komentarze, tam się poważnie jeszcze zastanawiano, co się stanie. Niektórzy twierdzili nawet, że nie powinien. On uciął zdecydowanie, czyli możemy się dopatrywać za tym jednak poważniejszych argumentów niż tylko tego, że te 3 punkty przywieźliśmy. Pan minister tak bardzo, bardzo specyficznie wraca do takich dzisiejszych tu i teraz. Natomiast ja zastanawiam się, i za chwileczkę poprosimy naszego odbiorcę, zastanawiam się nad tym, nad pozytywem i też negatywem całej kampanii sportowej, która się odbywała w związku z Mistrzostwami Świata, ponieważ z jednej strony 40 tysięcy na Stadionie Narodowym stworzyło największe to miejsce kibica, prawda, strefę kibica. Bo się spodziewano, tego by nie było. Ale z drugiej strony przeżywamy taki zawód, takie niepowodzenie, szukamy winnego, czy to w trenerze, czy to w reprezentacji.
Czy to w tych komentatorach sportowych okazuje się, że no to był pozytyw, pozytyw tej naszej integracji, tej naszej jedności. Media zbudowały... Ale to była bańka mydlana. No właśnie. I teraz... Czyli ona została nadmuchana w sposób sztuczny. Czyli mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju również reklamą polskiej piłki nożnej, pewnego poziomu. Wydaje mi się, że w ogóle jacyś specjaliści powinni przebadać to, co się wydarzyło, w jakiej sprzeczności stały oczekiwania, zapowiedzi, jak wypadną Polacy, bo proszę zauważyć, no, gdyby dziennikarze, którzy mieli dostęp do piłkarzy, mieli dostęp do tego środowiska, prawda? Oni powinni byli jednak wymierzyć, jakie są te szanse. Nagle zimny prysznic, czyli to jest poważna sprzeczność. No w tym momencie nawet śmiesznymi trochę wydają się te wszystkie reklamy, które jeszcze ciągną się za tym niespełnionym sukcesem. Tak, ale gdyby dziennikarze wtedy pisali prawdę, mogłoby się okazać, że nie byłoby takich wpływów z reklam. I to jest również jedna z tych kwestii, które decydują o naszym poczuciu narodowym. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Nie być pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Właśnie tak słucham tej audycji. Ojciec Tadeusz Rydzyk. Wszedłem do pokoju i akurat ten program. Bardzo dziękuję za tę audycję ojcu i panu. Z tym, że myślę, tak jest, ja bym powiedział tak, jest to takie wysokie teoretyzowanie. Tak, przekaz medialny, budowanie jedności narodu. Akurat to bardzo odbiega rzeczywistość polska. Znaczy ta rzeczywistość medialna odbiega zupełnie od tego, co powinno być, prawda? To od tego, co powinno być, żeby taki przekaz, żeby budować jedność narodu, to trzeba po prostu być człowiekiem prawym najpierw. Oczywiście mieć wiedzę, ale równocześnie właściwie ukształtowany charakter. To tylko człowiek prawy potrafi zrobić. Człowiek, który służy prawdzie, który kocha prawdę, który wie, co to jest prawda i ma prawe sumienie. A więc wiedza i sumienie. Prawe sumienie, zaznaczam, nie sumienie jakieś wypaczone, bo wszyscy ludzie mają sumienia, prawda? Tak, także akurat w Polsce to jest odwrotnie. Media absolutnie nie służą budowaniu jedności narodu. Jak mogą służyć budowaniu jedności narodu, mam na myśli narodu naszego, polskiego, jeżeli ponad 80%, nawet do 90% to są media niepolskie. Nie chodzi tylko o własność. Ale tu akurat są niepolskie. Na przykład większość gazet, tych większych, większość to jest ponad 80 do 90% jest w rękach niemieckich. No jakżeż, jeżeli to jest dobry Niemiec, to on będzie służył akurat nam, czy będzie służył sobie, Niemcom? To jest jakaś polityka, żeby opanować naród, podbić naród, czy to może być ideowo, czy w sposób polityczny, gospodarczy, to niekoniecznie trzeba wytaczać armaty. Trzeba mieć media. I tak jest u nas. I do tego dopuścili Polacy. Pan senator był w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, prawda? No, jak ta Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyglądała kiedyś? Myśmy
ja mogę wrócić do tego, jak żeśmy walczyli o to, żeby zdobyć częstotliwości. Żeby zdobyć częstotliwość. Ja pamiętam, to nie tylko niewierzący tam negowali. Katolicy, ja nie będę nazwisk mówił, bo widzę tych ludzi w telewizji, jak oni się pięknie tam prezentują teraz i tak dalej. Ale oni byli przeciwko temu, żeby Radio Maria dostało częstotliwość. Ja to pamiętam bardzo dobrze. Dawali przeróżnym liberałom, dawali no, przeróżnym ludziom, którzy przecież szkodzili kiedyś i szkodzą Polsce. Trudno mi jest w tej chwili nazwiska mówić, bo nie chcę chodzić po sądach. Ale ta Krajowa Rada złożona również z katolików dawała te częstotliwości i była u początku potężnych, powiedziałbym, rekinów medialnych w Polsce. No. Także najpierw trzeba ukształtować sumienie. Najpierw trzeba ukształtować umysły, czyli dobre uczelnie, a nie skażone jakimś marksizmem, krętactwem. I tu jest problem. A tak to będziemy sobie opowiadać, takie teoryjki. I tak będziemy mówić i nic z tego, to będzie bez żadnego efektu. Także ja, jak tak, media powinny służyć. Tak. I nauka Kościoła taka jest. Tak. Chociażby święty Jan Paweł II, jak wiele na ten temat powiedział, to bardzo dużo jest takie opracowanie z księdza profesora, przepraszam, jestem po takich intensywnych dniach i nocach po podróży drugiej, także mogę w tym momencie zapomnieć nazwisko tego księdza profesora, wydana przez UKSW. Całe wszystkie media w nauczaniu Jana Pawła II. No, my mamy bardzo dużo takich możliwości, tylko że to nie jest realizowane. I również do dzisiaj to nie jest. Na przykład mówicie multiplex. Ja pamiętam, jak oni ten multiplex dawała ta Krajowa Rada, tam byli katolicy w tej Krajowej Radzie, bo ja myślałem, że katolicy przynajmniej będą mieli sumienia prawdy. To na cztery miejsca, pamiętam, to dali dwa miejsca innemu z rodu powiedziałbym PRL-u, komuś, który nie spełniał żadnych warunków, a nam nie dali. I sąd administracyjny, wojewódzki, oczywiście jeszcze sędzia, wtedy pamiętam, byłem na tym, mówi, bo pełno dokumentów miał na tych stołach, mówi, no któż by to przeczytał, państwo myślicie, kto by to te dokumenty przeczytał? Nawet do dokumentów nie zaglądał i tak zdecydował. Także wracam do tego, trzeba prawe sumienia. Prawe sumienia, to zaczyna się w domu rodzinnym, to zaczyna się wszędzie. Dopóki nie będziemy mieli prawych sumień w Polsce, do niczego nie dojdzie. Będzie opowiadanie, będzie takie, później będzie robienie wszystkiego, żeby mieć elektorat, żeby być wybranym. I swoje interesy jakieś różne realizować, swoją prywatę, ale nieprawdę. Także na każdym kroku zresztą tak. Także media powinny służyć rzeczywiście budowania jedności narodu, ale wokół prawdy, wokół dobra wspólnego. Bo jedność też może być jakiś może być zły interes. Taką jedność budowali Chińczycy, komunizm chiński, taką jedność budował Pol Pot. On budował też jedność. Jedność, która miała, no później przychodził w totalitaryzm. Taką jedność budował nazizm, Hitler.
jedność musi być w prawdzie, dobro wspólne też, miłość, prawda i miłość, miłość i prawda razem. Tak, no. Po prostu media trzeba, żeby były nie tylko, żeby mieć media, ale żeby były w rękach ludzi, którym zależy na dobru całego narodu, na dobru człowieka, dobru sięgającemu aż w wieczność. Tak bym najkrócej powiedział. I wtedy będzie dobrze. A inaczej to media są narzędziem do zdobywania, podbijania, kolonizowania nie tylko poszczególnych ludzi, ale całych narodów. I tak to jest. Tak to jest w tej chwili w świecie, jak się obserwuje. Ostrzej to idzie w sposób widoczny, ale i w sposób zawoalowany też. I tak to, no. Media rzeczywiście służące zupełnie w duchu nauki Chrystusa, one są w mniejszości. I jest to no w mniejszości, powiedziałbym, bo ta druga strona jest bardzo dobrze zorganizowana. Cały, prawda, po to mają media, żeby zdobywać władzę, a po to władza, żeby mieć pieniądze. I taki trójkąt bermudzki. Władza, pieniądze i media. A nie liczy się człowiek. Nie liczy się jego dobro sięgające aż w wieczność. Ja przepraszam, to może tyle. Tak, także no dużo byłoby mówić. No. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, ojcze. Jeżeli można, to jeszcze tak, w uzupełnieniu. Może jeszcze tak bardziej, żeby skonkretyzować to, co ojciec dyrektor tutaj napoczął. Jeżeli obsługę mediów konkretnej stacji stanowią ludzie, którzy w jakiś jawny sposób bądź wyznają zło, bądź żyją niezgodnie z pewnymi ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi, to myślę, że to jest właśnie to zjawisko, o którym ojciec teraz wspomniał. To jest dosyć prosty wyróżnik. Życie polityków stało się w Polsce dość jawnym. Twórcy mediów bardzo często stoją z tyłu za przekazem, którym kierują. I oczywiście nie oznacza to, że przeprowadziłbym tu jakąś moralną lustrację, bo to jest zapewne po prostu niemożliwe. Ale wydaje mi się, że przynajmniej w ocenie działania jakichś firm konkretnych, jeżeli mamy do czynienia z tym, że po prostu ewidentnie w tym środowisku, czy to dominuje jakaś narkomania, czy alkoholizm, czy jeszcze jakieś inne rzeczy ocenione w gruncie rzeczy przez wszystkich jednoznacznie jako złe, to myślę, że i to jest wskazówka na to, jak źle te media działają. Natomiast odnośnie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no jest ona oczywiście, jej skład mówimy o tej grupie pięcioosobowej ministrów, wynikiem wyborów, mianowań politycznych od prezydenta, senatu i sejmu. Tak się złożyło, że ja osobiście byłem w latach 2007-2010. Kwestia telewizji Trwam była wcześniej, kwestia multipleksów była później. Myślę też, no nie tylko myślę, ale są na to dowody, że prezydent Komorowski skrócił naszą kadencję między innymi i dlatego, abyśmy
ten nasz skład Rady nie zajmowali się multipleksami. Natomiast w naszej kadencji taką sprawą, można powiedzieć, koncesyjną była kwestia telewizji Religia, TV Religia. Wówczas dostawali koncesję. Natomiast to, czym ja się zająłem, to była sprawa tak zwanej edukacji medialnej. Na to bym położył nacisk. Czasu pewnie zabraknie, żeby teraz o tym mówić. Natomiast niezwykle ważną rzeczą dla polskiego społeczeństwa jest podniesienie kompetencji medialnej odbiorców. To są bardzo często rzeczy bardzo konkretne, bardzo proste, umiejętność pozyskiwania informacji, w dzisiejszych czasach również nadawania informacji, bo to już dotyczy milionów Polaków, którzy wysyłają w świat jakieś informacje, nie tylko odbierają. Natomiast gdy chodzi o sam odbiór, trzeba do tego po prostu przygotowywać od dzieciństwa i nie zaprzestawać edukacji aż po Uniwersytet Trzeciego Wieku. To jest ogromny dział. Wiem, że również tutaj w wyższej szkole do tego są szkoleni studenci na niektórych studiach podyplomowych w Polsce. Ponad 7 lat współpraca Radia Maria Telewizji Trwami Wyższej Szkoły to warsztaty, zrozumieć media, nowe widnokręgi, które pozwalają... To jest kapitalna rzecz. Tylko to jest kwestia warsztatowa, nie programowa w danych uczelniach. Ona jest, ktoś nas zaprosi bądź nie zaprosi, prawda, z dyrektorów czy z organizatorów. Natomiast jeżeli mówimy o edukacji medialnej, to myślimy o jakimś programowym przygotowaniu edukacji w szkołach, na uniwersytetach. Z grupą profesorów, specjalistów w tamtym czasie, gdy dane mi było działać na tym polu, zorganizowałem tak zwane Forum Edukacji Medialnej. Postulowaliśmy, aby to silniej włączyć do programu edukacji szkolnej. Niestety to nie zostało spełnione przez Ministerstwo Edukacji, a raczej nawet tego jest nieco mniej. Co więcej, nawet to są nieporozumienia. Bardzo często rozumie się, że chodzi o edukację poprzez media, a tu chodzi o edukację do mediów. Do korzystania i tworzenia. Do umiejętności odbioru informacji. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. Ojciec dyrektor tutaj wykazał, że brak tej, ten przekaz medialny nie buduje jedności narodu, że to, co mówiliśmy we wprowadzeniu, jakby konstytuując fundament i podstawę naszej dyskusji, to tłumaczenie, czym jest właśnie naród, dlaczego media mają służyć narodowi i co stanowi o tej jedności. To właśnie ta prawda, dobro, piękno, Bóg i tutaj odpowiednie gwarancje i też kontrol nad przekazem medialnym, a jednocześnie to, co teraz nam wypływa, czyli edukacja medialna, czyli nie edukacja przez media, tylko edukacja do tworzenia, do korzystania z mediów, co zresztą zauważył Sobór Watykański II. Tak, a ojcu dyrektorowi prawdopodobnie chodziło o książkę, którą napisał i zestawił te wypowiedzi papieskie, to był ksiądz profesor Lewek, prawdopodobnie na UKSW. Przekaz medialny w budowaniu jedności narodu. Czekamy na kolejne telefony od Państwa. Piotr Boroń, historyk, były senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Mówiliśmy bardzo dużo o języku, o słowach. Wulgaryzacja przekazu medialnego. Zapewne pan minister pamięta, że jeszcze 10 lat temu pewne sformułowania uznane były za wulgarne, za nieodpowiednie do przekazu medialnego, do takiej debaty publicznej w mediach. A dzisiaj coraz bardziej jesteśmy świadkami tego, że wkradają się, że są jakby powszechne i to w imię nie formowania przez media, ale w imię takiego bycia na topie, bycia na czasie, by pozyskać odbiorcę. I tu okazuje się, że za wszelką cenę i to pozyskanie odbiorcy. Tu ścierają się dwie argumentacje. Oczywiście ja preferuję tę, która mówi o kulturze języka. Jednakże przytoczę, aby została wysłuchana i druga strona. Mianowicie niektórzy twierdzą, że media raz, że powinny służyć potrzebom
ludzi. To jest stwierdzenie dość takie iluzoryczne. Nim się bardzo często tłumaczy niski poziom. I mówi się na przykład, że jakaś piosenka dosyć skoczna, ale no, albo bez jakiegoś pozytywnego przekazu, albo wręcz no, jakaś obrazoburcza. Po prostu jest jakby odpowiedzią na zapotrzebowanie masy. Pewnej masy ludzkiej. Ja w tę masę nie zupełnie wierzę. No, oni powołują się na jakieś badania. Wydaje mi się, że to jest dosyć naciągane co do poziomu oczekiwań, prawda? Telewidza. No ale druga sprawa, i tutaj już mówimy na poważnie. No, oczywiście jest coś takiego jak misja, którą przede wszystkim powinny realizować media publiczne. I tutaj mamy dosyć wysokie wymagania odnośnie kreowania gustów, odnośnie odpowiedzi na zapotrzebowania telewidzów. I bardzo często tak bywa, tu już polemizuję z tym pierwszym poglądem o równaniu w dół. Bardzo często tak bywa, że ludzie oczekują, aby dano im coś, aby mogli się wyżej wspiąć. Jeżeli formujemy coraz niżej, to coraz niższe. To się staczamy. Tak, to się staczamy. Potrzebowanie tych mas jest coraz niższe. Mamy telefon, więc... Proszę bardzo. Prosimy bardzo. Halo? Radio Maria, no. Telewizja Trwam. Prosimy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Ja mam taką informację jakby i zapytanie zarazem, bo dużo się mówi, ojciec Rydzyk świetnie dotknął tego tematu, że nauczanie Jana Pawła II wielokrotnie nam przypominało o tym. Ale tu chodzi jeszcze o coś więcej niż samo przypominanie. Chodzi o życie tym, na co dzień tym, kto nas, no Jan Paweł II, wzywał w dekalogu w 91 roku. I on tam powiedział taką mocne słowo o tym, że nie można tu mówić o wolności i człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. I trzeba wychowywać do wolności, bo trzeba dojrzałej wolności. Ale nie można tego zrobić bez zrobienia rachunku, sumienia u progu w ten czas III Rzeczpospolitej. Ja widzę w tych wszystkich dyskusjach, które obserwuję, że nikt się nie odważył do tej pory zrobić rachunku sumienia. Przede wszystkim z kłamstw, które mówią o wolności, bo wolność nie jest dana, tylko jest zadana. Chciałbym, żeby zarówno ojciec prowadzący program, jak i pan senator do tego się odniósł. Dlaczego tego rachunku sumienia nie został dokonany? Czy się tego boimy po prostu, uderzyć się sami w piersi, gdzie popełniliśmy my też błędy przez swoją łatwowierność, chociażby mediom czy innym no, ludziom, którzy wykorzystywali słowo wolność i prawda. Dziękuję. Waldemar, tak? Tak. Dziękuję, panie Waldemarze. No, pytanie szerokie, nauczanie Jana Pawła II. Pierwsze pytanie stawiamy, czy je znamy. Drugie, czy angażujemy się we wspólnoty, chociażby jak Bractwo Świętego Jana Pawła II przy sanktuarium w Toruniu, wotum wdzięczności za Świętego Jana Pawła II, w propagowanie myśli i życie tą myślą, ponieważ no też kto z nas miał zrobić ten rachunek sumienia, czy jakąś instytucję powołać. Wydaje się, że panie Waldemarze, robimy ten rachunek sumienia w różnych wymiarach. Oceniamy to, co się stało z naszą wolnością, jeżeli chodzi o prywatyzację, jaka to była prywatyzacja. Robimy ten rachunek sumienia, jeżeli chodzi o edukację, brak historii, brak filozofii, brak jakiegoś logicznego myślenia. Jeżeli chodzi o kwestię obrony życia, robimy ten rachunek sumienia. Rok 56, co wprowadził w nasze życie. Tylko znowu, zrobienie rachunku sumienia, czyli nazwanie rzeczy po imieniu, które przynajmniej w Radiu Maria, w Telewizji Trwam, dokonuje się od samego początku ich powstania, w różnych wymiarach naszego życia i funkcjonowania naszego państwa, naszego narodu. I to zarówno w kraju, jak i za granicą, bo też często słyszymy o ocenie życia tych, którzy żyją poza granicami naszej ojczyzny. To jest jeden wymiar. Czyli ja robię rachunek sumienia, wiem, co jest dobre, co jest złe, a potem muszę się zastanowić i zacząć realizować. Czyli widzieć, ocenić i działać. Działać, jak pogłębić, pomnożyć dobro i jak przeciwstawić się temu, co złe. I również w tym wymiarze medialnym, o którym dziś rozmawiamy.
pan senator? Mam przemyślenia na ten temat. Pan użył określenia wolność zadana, ja też go użyłem na początku rozmowy i zapewne zgadzamy się tutaj co do większości. Natomiast gdy chodzi o rachunek sumienia, to przede wszystkim ma on tę cechę, że dokonujemy go sami. Oczywiście w ramach wyznaczonych przez ustawy mogą to robić instytucje państwowe, ale myślę, że panu też chyba nie chodziło o to, w jaki sposób będzie wyglądało rozliczanie przez adekwatne instytucje kontrolujące. Bo tutaj krytyków może być sporo i oni będą po prostu oceniać innych. Nie wiem, czy to naprawdę sięgnie ich serca, ich sumienia. Tych, którzy na przykład są skorumpowani, na których są jakieś haki, którzy pracują tylko dla pieniędzy i są do wynajęcia, żeby cokolwiek zrobić w mediach na szkodę państwa polskiego, czy też na szkodę zwyczajnie ludzi, żeby ich pognębić. Jeżeli zarobią na pornografii, to będą to lansować i im jest to obojętne. Pytanie jest, w jaki sposób ten rachunek sumienia miałby wyglądać. Myślę, że to powinno się... Wracamy do stwierdzenia dyrektora, a mianowicie, że potrzebna jest formacja. Formacja osobista. Formacja osobista. Dokładnie. To mam na myśli i być może jakieś zapuszczenie duszpasterstwa w środowiska ludzi pracujących w mediach na bardzo różnych stanowiskach, czy to specjalistów dźwięku, czy to kamerzystów, czy też osoby, które są po prostu widoczne na ekranie, dosłownie we wszystkich ludzi mediów w Polsce, tak jak na przykład odbory, funkcjonują... Konfederacja Barska, bohaterowie, przebieg, kalendarium, ciekawostki, mity i legendy. Konfederacja Barska to... 250 lat temu, dokładnie. Historyczne zainteresowania, czy dużo, dużo szersze? Historyczne, w tym przypadku rocznicowe, ale też dosyć bolesne podobieństwo do dzisiejszych czasów. 250 lat temu, my teraz świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Wydaje mi się, że tych 150 lat, które dzieli od Konfederacji Barskiej do 1918 roku, to jest ten czas, który został zaprogramowany nawet w jakiś sposób przez konfederatów barskich. To im zawdzięczamy wejście na drogę odzyskiwania niepodległości. Co prawda straciliśmy w wyniku Konfederacji Barskiej, w wyniku Konstytucji 3 maja i Powstania Kościuszkowskiego ziemię. Straciliśmy nawet państwowość, ale pozostał pewien przekaz historyczny dla następnych pokoleń i przetrwał naród. I ten naród potem odzyskał państwo. Gdybyśmy stracili narodowość, to nie byłoby nawet mowy o państwie. I wiele podobieństw do czasów dzisiejszych. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę, dziękuję, za przybycie do studia. Szczęść Boże. Piotr Boroń, historyk, były senator, minister w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w latach 2007-2010. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na wieki wieków. Amen.